Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, serdecznie witam, a ze mną w studiu myśliwa, pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrywas. Dzień dobry. Dzień dobry, myśliwa. Myśliwa, zdziwienie widzę na twarzy, strzelby nie ma, ale bez wątpienia można o pani powiedzieć, mam nadzieję, że o mnie też, że to dwie myśliwe siedzą. Uzasadnimy to jakoś językowo i historycznie? Historycznie tak, myśliwe osoby, czyli jakie osoby myśliwy? Kiedyś człowiek to był taki, który lubi rozmyślać, bo odmyśleć pochodzi ten wyraz. On znacznie zmienił znaczenie. Kiedyś odmyśleć właśnie, taki skłonnościowy, tak jak dzisiaj pozostało nam kłótliwy, zrzędliwy, rozciągliwy, czyli taki, który można rozciągnąć, taki, który jest skłonny do kłótni i kiedyś skłonny do myślenia, to był myśliwy po prostu. Czyli on kłótliwy, ona kłótliwa, ten myśliwy, on myśliwy, ona myśliwa. Dzisiaj to by był rzeczownik. Ale to był XV wiek. Otóż to, dziś to byłby rzeczownik. I by to było związane stricte z polowaniami. Ja bym chciała przywrócić takie słowo, nie, no ładnie ono brzmi, prawda? Brzmi pięknie, tylko chyba przywrócić się nie da, nie mamy mocy. Społeczeństwo mogłoby zacząć tak mówić. Myślę, że myśliwy już w formie rzeczownika, a nie przymiotnika, tak się zagnieździł w polszczyźnie, że nie ma szans na to, aby wrócić do znaczenia związanego z myśleniem tego pierwotnego. Jak to się stało, że zawód, ja przepraszam wszystkich myśliwych, ale no specjalizacja nie kojarzy mi się z refleksją i wielkimi przemyśleniami, raczej z obserwacją przyrody. I myśliwy to na początku ten, co lubi myśleć, ten, co jest skłonny do myślenia, a później już pod koniec XVI wieku taki, który właśnie jest przebiegły, jest bacznym obserwatorem i od tego znaczenia do łowcy był już bardzo blisko i w końcu XVI wieku mamy już myśliwy i to łowca jest. I z tego wieku mamy również piękne cytaty, które pokazują jeszcze wahania, jeszcze przymiotnikową formę, ale już w znaczeniu łowca. Bo w kronice XVI-wiecznej Marcina Bielskiego wypisałam sobie cytat z 1564 roku. Czytamy o Kazimierzu Jagiellończyku, że radniej mieszkał w Litwie, niźli w Polsce, dla rozkosznych łowów, bo był bardzo myśliwy. Skoro był bardzo myśliwy, tak jak bardzo piękny czyli ewentualnie, to był przymiotnik tak. Wtedy. Ale już widać było, że jest połączony z łowami. W tej samej kronice jest też wzmianka na temat biskupa krakowskiego Pawła. Tu uwaga, ten biskup był tak myśliwy, iż gdy mszą miewał, tutaj czytam w wersji XVI-wiecznej, czyli sprawował mszę, iż gdy mszą miewał, tedy psi koło niego chodzili, psi czyli psy, koło niego chodzili i z ptaki przed nim myśliwce stali. Czyli myśliwi stali przed nim z ptakami przed ołtarzem. Obrazek kapitalny. Myślę, że warto by było się na nim zatrzymać, ale pani ma dla nas jeszcze humor zeszytów szkolnych. To zdanie niech będzie puentą naszej myśliwskiej dzisiaj rozmowy. Jesienią myśliwi nie polują na zające, bo mają wtedy młode. No i szczęśliwego wychowywania młodych w takim razie. Zającom tudzież... Zajęcy albo młodych myśliwych. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.